Ojcze, dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa za to, że możemy tutaj być, że możemy przyjmować Twoje Słowo, że możemy myśleć tak, jak Twoje myśli dzisiaj płyną. Duchu Święty, ja modlę się teraz i dziękuję, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ja modlę się teraz i ja chcę, żeby każde słowo docierało do ludzi, Ojcze, z wielką siłą. Ojcze, ja chcę, żeby to, co stare było wyburzane, to, co nowe było budowane. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźcie. Przyjaciele, ja chciałem, żebyście na początku obrazu sobie zrobili taką rzecz. Tam są do kupienia materiały. One są po 5 zł. Każdy z tych elementów, zarówno książka, jak i płyty. Jest książka Nowe Narodzenie, Początek Drogi. O co chodzi? Bardzo prosiłbym, żebyście taką książkę przeczytali sobie. To Wam zajmie pół godziny przeczytania tej książki. Ale zależałoby mi na tym, żeby każdy z Was miał głęboki ogląd faktu Nowego Narodzenia. Głęboki ogląd faktu Nowego Narodzenia. My w tym kraju, razem z moją żoną, od kiedy my służymy, to widzimy taką rzecz, że fundamentalne rzeczy są skrócone. Jeżeli diabłu się udaje schwycić rzecz fundamentalną, to on nie musi już się za bardzo spinać na tym, żeby schwycać inne rzeczy. I Nowe Narodzenie zostało schwycone. W kościołach obecnie jest mnóstwo ludzi nienarodzonych na nowo. Ludzi, którzy nigdy nie spotkali Jezusa. Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. My spotykamy w kościołach ludzi, masy ludzi, którzy nie spotkali Jezusa. Osobiście usługiwałem w kościele zielonoświątkowym jednym w Polsce, dużym kościele zielonoświątkowym, gdzie na wezwanie, aby oddać Jezusowi, wyszło dużo ludzi z tego kościoła, którzy tam byli przez wiele lat, łącznie z drugim pastorem, który tam był 20 lat drugim pastorem. Tylko on nie wyszedł ze wszystkimi, tylko po cichu do mnie przyszedł później i mówi: Artur, ja dzisiaj oddałem życie Jezusowi. 20 lat był tam drugim pastorem. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli te rzeczy. Nowe narodzenie to jest coś, co musi być przez nas bardzo silnie usankcjonowane w sercach. Bo być może człowiek w ogóle nie poznał Jezusa i dlatego jemu inne rzeczy nie idą w życiu. To jest proza życia. Dużo ludzi w kościołach po prostu szuka potem zasad, reguł, różnych form religijnych, nigdy nie spotkawszy Jezusa. I w ogóle brak spotkania z Jezusem powoduje, że rzeczy nie działają. To znaczy, zasady duchowe działają na różnych odcinkach u ludzi. Tylko że, wiecie, ja często spotykam ludzi, którzy przychodzą do mnie wielokrotnie i mówią: bo ja mam to, bo ja mam tamto, ja mówię: wiesz co, może Ty Boga nie spotkałeś. Przepraszam. Mówię, bo jak ja spotkałem Boga, to w moim duchu nastąpiła rewolucja. Ja nie mówię o tym, co się stało w psychice później. Psychika jakby dochodziła do siebie, tak? Ja był czas, że tutaj leżała w więzieniu Biblia otwarta, tutaj gazeta pornograficzna, rozumiesz? Ja czytałem Biblię, a potem się demonizowałem pod tą gazetę pornograficzną. To było z moją głową, tak? Tylko że ja wiedziałem już, tak, co to w ogóle jest za historia. Ja wiedziałem, jak ugryźć to. Wiedziałem: Boże, tak? O tak mam teraz. Okay? Wiem, że ja jestem Twój, bo ja już wiedziałem, że jestem Jego. Ja wiedziałem, że spotkałem Jezusa. Moja natura uległa zmianie. Dlatego proszę Was, mówię, to są bardzo tanie materiały, 5 zł, to nie jest to problem. I teraz rzecz druga, chciałbym, że tam jest płyta Podstawy chrześcijańskiej nauki. Ona tam też jest do kupienia. Tutaj jest 6 nauczeń. Po pierwsze, o odwróceniu się od martwych uczynków. Po drugie, o wierze w Boga. Po trzecie, o obmywaniach, czyli chrztach. Po czwarte, o wkładaniu rąk. Po piąte, o powstaniu z martwych. Po szóste, o sądzie wiecznym. I to jest absolutna postawa. Tutaj też jest nagrane poselstwo ewangelizacyjne. Silne poselstwo ewangelizacyjne, na podstawie którego nawróciło się już wiele osób. Moje. To jest wszystko moje. Ja Wam wszystko daję, moje materiały. Ja Wam dzisiaj podam dwóch autorów tylko, którzy na tą chwilę innych po prostu. Natomiast ja Wam daję swoje materiały.
Tutaj jest płyta z łaski przez wiarę. Jest tutaj 28 nauczeń sankcjonujących zależność łaski od wiary. I to jest wszystko tam do kupienia. To jest w zasadzie wyczerpanie tematu. I list do Rzymian, który jest podstawowym traktatem teologicznym w Piśmie Świętym. To jest absolutna podstawa teologiczna. Jeżeli mówimy, używajmy teraz słowa teologia jako słowa roboczego, dlatego że ja nienawidzę teologii. Ale użyjmy tego jako słowa roboczego. Tak? Jest to traktat chrześcijański. Jeżeli miałbym z Nowego Testamentu, jeżeli coś o Nowym Testamencie będziecie mówił o Biblii na trzeciej sesji, co jest najważniejsze w Nowym Testamencie, to jest to list do Rzymian. Nie istnieje nic ważniejszego, jeżeli chodzi o podstawę wiary chrześcijańskiej. To są Himalaje duchowe i to jest wykład listu do Rzymian. Proszę, żebyście te rzeczy sobie nabyli. Chciałbym teraz, żebyście sobie zapisali dwa nazwiska i dwa tytuły książek. Pierwsza książka nazywa się, jest zatytułowana Łaska, moc ku przemianie. Łaska, moc ku przemianie. Napisał ją James Richards. Stara książka. Może być ją trudno kupić. James Richards. Łaska, moc ku przemianie. Jeżeli nie zdołacie jej sobie kupić, a w ogóle zachęcam, żeby jednak poszukać na Allegro i ją znaleźć. Ona jest cienka, więc naprawdę kosztuje grosze. Ale w związku z tym, że ona jest już rzadkością, to pewien człowiek kiedyś wpadł na pomysł, żeby ją przeczytać do internetu i zrobić z niej audiobook. I teraz ja wam powiem, co to jest za audiobook. Tylko chciałbym, żebyście też zrozumieli. Ja nie polecam wam wszystkich innych głoszeń tego człowieka. I nie zachęcam was do angażowania się w jego dalsze toki myślowe, bo ja go znam osobiście. On akurat tą rzecz dobrze zrobił. Natomiast wiele rzeczy innych zrobił źle. Jak wy sobie wbijecie w YouTube, na YouTube, tak? Ten tytuł, Łaska, moc ku przemianie, James B. Richards, audiobook, no to wam to wyskoczy. To jest bardzo proste, po polsku piszecie i to wam wyskoczy. I po prostu chłopak czyta tą książkę. Więc gdybyście mieli problem z kupieniem tej książki, aczkolwiek zachęcam, żeby taką rzecz mieć, nawet żeby potem ją komuś dać, to możecie tego przesłuchać i to jest jedna rzecz. A druga, człowiek nazywa się Tony Virgo przez V. Tony Virgo i napisał książkę pod tytułem Łaska. I ona już jest dostępna w dużych ilościach. Ona jest grubsza, obszerniejsza. Oczywiście też są jego wykłady na YouTubie tego Tonego Virgo. Prawda? Na temat łaski. No, tytuł ma Łaska, ta książka, żółtawa taka książka. I ją zachęcam, żeby też mieć i żeby kupić. To jest takie rzeczy, jeżeli chodzi o materiały na teraz. I teraz, przyjaciele, tak. Pierwszą rzeczą, o której chcę mówić na tej sesji, na tej sesji będę mówił o pierwszej rzeczy, to będzie na temat, będę mówił o sprawiedliwości. I sprawiedliwość, przyjaciele, są takie dwie podstawowe definicje sprawiedliwości. Po pierwsze, sprawiedliwość to jest uczciwe, prawe postępowanie. A po drugie, sprawiedliwość to życie na podstawie prawa. To jest sprawiedliwość. To słowo to oznacza. I chciałem, żebyśmy sobie... Ja zachęcam, żebyście notowali sobie tytuły. Pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, 6 rozdział, 9 werset. Brzmi w ten sposób. Oto dzieje Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. A więc widzimy pierwszą w Biblii wzmiankę o sprawiedliwości. Wcześniej nie ma żadnego zapisu o sprawiedliwości. Nie istnieje
takie hebrajskie słowo wcześniej użyte w ogóle. Dopiero jest ono stworzone i przyporządkowane do życia Noego. I tutaj widać dwie rzeczy. Że Noe, nazwany sprawiedliwym, był nazwany tak wśród swego pokolenia, prawda? Czyli on nie był nazwany sprawiedliwym przez kogoś innego, jak tylko przez ludzi, którzy go co? Widzieli. To jest bardzo ważna informacja, że sprawiedliwym Noe zostaje nazwany przez ludzi, którzy widzą jego życie. Czyli sprawiedliwość, ona musi być widziana. Sprawiedliwość to nie jest coś, co jest ukryte. Rozumiecie? Sprawiedliwość nie jest ukryta. Sprawiedliwy to ten, który jest widziany jako sprawiedliwy wśród swojego pokolenia. W innym wypadku nie zachodzi reakcja sprawiedliwości. Nie istnieje sprawiedliwość ukryta. To jest tak, jak ja będę was nauczał na temat uwielbienia. Wiecie, na którejś tam sesji, wtedy razem z moją żoną będziemy też przyjedzie z nami tutaj zespół uwielbienia od nas kościoła i jakby wtedy spędzimy cały dzień na tym, będziemy robili troszkę tak warsztatowo, poglądowo to wszystko. Ale jak ja czasami pytam, wiecie, jak my budowaliśmy wspólnotę w Warszawie, teraz w grudniu będzie 3 lata, kiedy zaczęliśmy od zera tą wspólnotę budować i my ludzi uczyliśmy uwielbiać Boga, tak? To u nas w kościele było ludziom jakby pokazane i wytłumaczone bardzo, bardzo prosta rzecz. Ja powiedziałem tak, jeżeli ty cieszysz się, tak, to całym sobą, albo nie z ciebie. Nie mów do mnie, stojąc w tej pozycji, że się radujesz w Panu, bo to jest hipokryzja. Jesteś do uwolnienia. Czy ktoś z was okazuje wewnętrzne stany zadowolenia i określa to jako śmiech, zabawę i humor? Chyba nikt. Ja sobie nie wyobrażam w taki sposób funkcjonować. Nie wyobrażam sobie bawić się z moimi dziećmi, czy z córką w tej chwili w zasadzie. I tak wewnętrznie się ratować. Takiego czegoś nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wewnętrzne ratowanie się. Tak samo nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny stan sprawiedliwości. A na zewnątrz jest coś innego, wewnątrz jest coś innego. Sprawiedliwy Noe to była postać, która była widziana wśród swojego pokolenia. A po drugie, tutaj jest taka anotacja, że Noe chodził z Bogiem. A więc sprawiedliwy to nie był tylko ten, którego jakieś tam zachowania pozytywne widziano, ale sprawiedliwym był ten, który chodził z Bogiem. Czyli na sprawiedliwość składają się dwie rzeczy. Po pierwsze ją widać poprzez twoje życie i zachowanie, a po drugie, tak, sprawiedliwość odnosi się do chodzenia z Bogiem. Do chodzenia z Bogiem. Ja wam pokażę, zaraz do jakiego miejsca my dojdziemy w tym czasie, w którym my żyjemy, bo my żyjemy zupełnie w innej epoce niż żono. Ja specjalnie od tego zacząłem, pokażę wam, jakby sprawiedliwość ewoluowała. Jak zostało to wypaczone w głowach ludzi. W 5 Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, 25 wersecie, jest napisane tak. I będzie wam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożycie starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. A więc widzimy, że w czasach Izraela, w czasach Starego Przymierza, sprawiedliwością nazywano przestrzeganie prawa Bożego. Czym było prawo Boże? To było 10 przykazań i chyba 630, czy tam ileś przepisów rabinistycznych. Czy ile? 16. 616. Rozumiecie? Szok. 10 przykazań, prawda? I 616 przepisów żydowskich. I teraz ten, kto uchybił w jednym, tak? Uznany był za niesprawiedliwego. W ogóle 615 mogłeś
mogłeś utrzymywać cały czas pion na 615, a 616 załatwił cię i zostawałeś wykluczony z grona sprawiedliwych i uznawany za odszczepieńca i nakazywano ci tak zwaną pokutę, złożenie ofiary, zapłacenie różnych rzeczy. Żeby znowu wrócić do tego. To było takie, takie coś tam się działo. A więc widzimy, że sprawiedliwość, ta pierwsza wzmianka, jakże ona się różni potem, zobaczcie. Ta pierwsza wzmianka, ona mówi tylko o tym, że sprawiedliwość jest czymś, co widać. Tak? I że jest wynikiem chodzenia z Bogiem. Następnie zaś, po setkach lat, dowiadujemy się, że sprawiedliwym jest ten, kto przestrzega tych wszystkich przepisów i jeżeli uchybi choćby jednemu z tych przepisów, zostaje wykluczony z systemu sprawiedliwości. Ja chcę wam pokazać bardzo ważną rzecz. Pamiętajcie, te rzeczy są w nas wżarte jak kwas. Przeciętny Polak jest przeżarty systemem religijnym. Tak? U nas w kraju przeciętny Polak ma włożone w głowę to, że bycie sprawiedliwym, tak? To jest bycie człowiekiem przestrzegającym określonego systemu religijnego. Tak jak w Izraelu. My jesteśmy w ogóle bardzo podobni do Izraela, wiecie? W ogóle my Polacy, my jesteśmy w ogóle podobni. To jest podobny naród. Tak? Mega religijni w ogóle jesteśmy, nie? Jesteśmy zawodowcami w omijaniu tej religii, bo to jest niesamowite, że kochamy naszą religię, jesteśmy też zawodowcami w utworzeniu systemu, żeby tą religię obejść, tak jak Żydzi. Wiecie, to mistrzowie świata też w ogóle, nie? No, narobili 616 przepisów, a potem na każdy z tych przepisów to przepisów było obejście. Wyobraźcie sobie, na przykład było takie obejście, powiem wam jako anegdotę, że kiedyś przyłapano jednego Żyda, który w szabat podróżował, a nie wolno było w szabat podróżować. Więc wiecie, co on wymyślił? Miał wóz, tak? I na wozie była beczka. W beczce była woda, on siedział na tej wodzie. Ponieważ było obejście w systemie rabinistycznym, że można płynąć. Jechać nie można, ale płynąć można. To on, rozumiesz, jakie jest wypaczenie umysłu? To on położył beczkę na wozie, siedział na beczce i Polacy są tacy sami. Ja mówię teraz tutaj, pokazuję wam tego ducha narodowościowego, bo my nie dotykamy na razie Nowego Narodzenia, bo w ogóle nie dotykamy tego, bo to jest jakby druga strona w ogóle medalu. Malwiny mąż, tatek, opowiadał mi kiedyś, że jego tata, który pracuje w Wielkiej Brytanii na budowie, prawda? Pracował u jednego ortodoksyjnego Żyda i ten Żyd miał taki zmyślny system omijania szabatu, że się w głowie nie mieści. Tam były nawet, on nawet kazał tatka tacie zrobić takie specjalne włączniki światła na klaśnięcie. Bo on nie mógł w szabat wstać, bo był tak ortodoksyjnym Żydem, żeby to wyłączyć, to chodziło o to, żeby on minimalnie klasnął i żeby się światło zapalił. Wiesz, że to w ogóle szajba. To jest szajba. Religia to jest w ogóle taki kibel, że się w głowie nie mieści po prostu. Każda religia, obojętnie jaka w ogóle ona jest. Nie? To jest po prostu... Ale widzimy, że ta religia powoduje, że ta sprawiedliwość ewoluuje. Czyli widzimy, że przez te setki lat te pojęcie sprawiedliwości, ono jest ogarniane przez diabła i zawężane do systemu przestrzegania czegoś. Czyli teraz się nie mówi już, że ty jesteś sprawiedliwy, jak ty chodzisz z Bogiem, bo to jest ulotne chodzić z Bogiem. A z drugiej strony jest bardzo niewygodne, że ma być to widziane. Rozumiecie? Ma być widoczne. Sprawiedliwość ma być widoczna. Wczoraj mieliśmy ewangelizację w centrum Warszawy. Robimy ewangelizację vis-a-vis złotych tarasów. Widzę w Wielkiej Galerii Handlowej, tam przychodzą tysiące ludzi, tak? I teraz my tam rozstawiamy sprzęt, my tam dwukrotnie zrobiliśmy w ogóle nabożeństwo na dworze, wszystkie krzesła wynieśliśmy, uwielbienie, wiele godzin, w ogóle wiecie, korowody, ludzie tańczyli gdzieś przed tymi tarasami, tam w ogóle szaleli, wiecie, uzdrawialiśmy chorych, wypędzaliśmy demony na tej ulicy, no ale wczoraj mamy ewangelizację i teraz co my robimy? My prezentujemy sprawiedliwość w ten sposób, że jest ona widoczna. Ja staję i mówię, słuchajcie, jestem narodzony z Bożego Ducha. Uzdrawiam chorych. Rzucam wam wyzwanie. Kto teraz jest chory, podejdź do mnie, zostaniesz uzdrowiony natychmiast. W tej chwili moja święta ręka cię dotknie, moc cię wypełni, rak ci zniknie. Rozumiesz? I w ogóle
Co robimy? Jesteśmy widoczni w tym pokoleniu. Rozumiecie? My uczymy ludzi ewangelizować w ten sposób, że podajesz swoje imię, nazwisko, tak? W internecie ma być wszystko, łącznie z twoim adresem, telefonem, kontaktem, każda rzecz. Dlaczego? Bo masz być widoczny. To jest chrześcijaństwo. Jesteś widoczny. Jeżeli jesteś niewidoczny, rozumiesz? Jesteś do uwolnienia. Bo to, rozumiesz, bo sprawiedliwość widzialna, jest widzialna, tak? A więc zobaczcie, to dzisiaj ten rodzaj formy przekazowej jest w ogóle nieprzyjazny. Środowisko mówi tak, ja nie chcę takiej sprawiedliwości, ja chcę sprawiedliwość, która będzie wykonywaniem jakichś działań, przestrzeganiem jakichś nakazów. To jest diabelska ewolucja. I to w nas zostało zakorzenione, rozumiecie? Zakorzenione. I musimy to wykorzeniać. Bo sprawiedliwość jest zupełnie czymś innym. Zwróćmy uwagę, jak się ratowali Żydzi przed utratą sprawiedliwości. No widzimy pięć podstawowych ofiar, które miały ludziom pomagać wejść z powrotem w sprawiedliwość, jeśli oni złamali któryś z tych 10 przykazań i 600 kilkunastu tam przepisów. I pierwsza, i było 5 ofiar, 5 krwawych ofiar, 5 rodzajów zażynania zwierząt. Ponieważ od początku Bóg proroczo do nich mówił taką rzecz. Jeżeli ktoś z was wyjdzie z tego systemu sprawiedliwości, to krew zabitego zwierzęcia, krew, która jest krwią śmiertelną, uratuje go i wprowadzi z powrotem do sprawiedliwości. Wiecie, co to było? To była prorocza zapowiedź tego, co się stało w Chrystusie Jezusie. Ale niestety oni byli już tak zafiksowani, że trzeba im było w taki sposób te rzeczy przekazywać. Ludzie się zastanawiają, czytając Stary Testament często, czemu tam są takie rzeczy? Ja mówię, byłeś kiedyś w szpitalu psychiatrycznym? Proszę, przekaż tym ludziom jakąś prawdę. Ja byłem kilka razy w szpitalach psychiatrycznych. Kiedyś, zanim byłem narodzony z Bożego Ducha, udawałem wariata, żeby nie siedzieć w więzieniu. Ale raz byłem już po nawróceniu w szpitalu psychiatrycznym. Zamknęli mnie do więzienia za stare sprawy i po prostu powiedziałem na rutynowej kontroli psychiatrycznej, że Jezusa spotkałem, panie psychiatrze. Człowieku, przez parę miesięcy mnie badali na Mokotowie w więzieniu. Zrobili mi elektroencefalogram mózgu. Rozumiecie? Słowo honoru. Mnie badali. Ja powiedziałem, spotkałem Jezusa. Mówię, zmieniłem moje życie. To jest takie dziwne. I słuchajcie, po 3 miesiącach oni mi wystawili dokument, że nawet nie ma osobowości nieprawidłowej. Mi wpisali, wiecie co mi wpisali? Neofita. Nawrócony. Ja mam taki zapis w dokumentach. Ja mam w domu dokument ze szpitala psychiatrycznego, gdzie mam adnotację medyczną neofita. Jeszcze się śmiałem, bo na którejś odmowie pani psycholog była, po prostu zdenerwowała się, kata mi wyjścia, bo psycholog, ona się zdenerwowała na mnie, w ogóle ateistka, nie? Bo ona opowiada mi o swoim życiu i ona mówi, to czego pan szukał przez te całe swoje życie, takie pan rzeczy robił? Ja mówię, wie pani co, tak prawdę o tej miłości szukałem, mówię, tak między nami mówiąc, mówię i potem się, no ja wiem, że pan się nawróci, wiem, no ale proszę pana, tak między nami mówię, no, no, ja nie wierzę panu w cuda. No, no jakby panu, pana synowi tramwaj nogę obciął, to co? To ja mówię, panie, no ja wierzę, że będę się modlił i odrośnie. Wiecie? I ta kobieta, ona się na mnie zdenerwowała. Ona mówi, panie, nie będę z panem rozmawiać. Ja mówię, pani, powinna pani mówić, Nie może mi pani mówić, że nie będzie pani z mnie rozmawiać. To nie tego uczę. Proszę wyjść! Więc w szpitalach psychiatrycznych, żeby dotrzeć do ludzi, trzeba, to jest naprawdę bardzo trudne. Ja pamiętam, jak dzisiaj człowiek, który miał schizofrenię, podszedł do mnie, pocałował mnie w rękę. I on mówi do mnie, ja mam wielki szacunek do ciebie. Ja mówię, dlaczego? On mówi, bo ty masz taki spokój wewnętrzny. Ja wtedy pamiętam, po raz pierwszy go zapytałem, a co ty masz? I on mi opowiedział o swojej chorobie. Ja mówię, a jakbyś najkrócej sprecyzował twój problem, tak? On mówi, wiesz co? Jak mówi, ja mam tak, że jak mi ktoś by chleb posmarował kupą, to bym uznał, że to masło. On tak najprostszy sposób powiedział, co on ma w głowie, ten człowiek. Jaki kocioł ma. I teraz dotarcie do tych ludzi.
jest niezmiernie trudny. Rozumiesz? I teraz sobie wyobraź Boga, który musi dotrzeć do ludzi, którzy mają tak popaprane głowy, którzy poddali się diabłu i przez setki lat zaczęli sprowadzać pojęcie sprawiedliwości, tak? Do tego, aby przestrzegać jakichś przepisów. Rozumiecie? Jeszcze w to wszystko włączyli Boga. To jest najciekawsze. Bo to Bóg jest jeszcze włączony w to wszystko. Ja wam dzisiaj troszkę o Biblii opowiadam, w ogóle rzeczy takich ciekawych, co wam może nikt nie mówił. To są ciekawe historie z tej Biblii. W ogóle. Wiecie, że ten Stary Testament to pisali wszystko ludzie, którzy byli nienarodzeni z Bożego Ducha. Rozumiecie? To martwi duchowo napisali Stary Testament. To jest ciekawa historia, kto go napisał, nie? Martwy duchowo. Ja w ogóle nie podważam namaszczenia Biblii w żadnym wypadku. Ja jestem człowiekiem Biblii. Tylko ja wiem, przez jaki szereg zaburzeń się musiał przebić Bóg, tak? I jakie pozostałości pozostawały na kartach. Rozumiecie? Szowinizm i wiele innych rzeczy, które dzisiaj się robi doktryny. Jak napisałem w internecie, że moja żona jest apostołem, rozumiecie? To człowieku, myślałem, że mi głowę urwą. Rozumiecie? Czy ja apostoł? No kto to jest? No apostoł, tak? Przez 4 lata założyliśmy 21 kościołów. Docieramy do setek tysięcy w ogóle ludzi, tak? Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, 2 osoby z martwych wskrzesiły. Mówię, przecież ja mam dowody na to, przecież ja wiem, co mówię i co robię, tak? Ale to jest jakby nie do... Bo w Biblii jest szereg szowinistycznych rzeczy, bo kobieta się różni od mężczyzny. Rozumiesz? Bo przez całe życie nas informuje religia o tym, że są mężczyźni i są kobiety, tak? Nigdy nas nikt nie powiedział, że jest duch. A duch nie ma płci, tak? Też będziemy o tym mówić. Tak? Nie ma płci. Płeć się zaczyna na pułapie psychiki. Tak? A służba jest duchowa! Tak? A nie duszewna. W duszy są mężczyźni, kobiety. W ciele są mężczyźni, a nie w duchu. Duch nie ma płci. To takie same pytanie, jakiej płci jest Bóg. Rozumiecie? Ktoś mówił, ja bo przed jako mężczyzna. Ja mówię, bo taki był naród zaburzony w tamtym czasie. Bo babka by się nie przebiła. Taka jest prawda. W tym chorym narodzie kobieta by się nie przebiła jako Mesjasz. I jedyny powód, że Jezus schodzi jako facet. Bo Bóg się liczy z zaburzeniem społeczeństwa. Taki materiał jest. Materiał taki, koniec. A że mamy wolną wolę, tak? Bo się związał tą naszą wolną wolą, to nic nie może zrobić. Ten wszechmogący Bóg. Bez naszej zgody. To jest straszna prawda o tym chrześcijaństwie. Ale wracając do sprawiedliwości, mają 5 ofiar. Mają pierwszą ofiarę zagrzeszną. Ofiara zagrzeszna. Czyli za grzechy świadome. Taką ofiarę mają. Mają też następną ofiarę, ofiarę pokutną. Za grzechy nieświadome. To jest druga ofiara. Mają też ofiarę pojednania. Ku pojednaniu się z Bogiem, no bo jak już złożyłem ofiarę za grzechy świadome i za grzechy nieświadome, to teraz ja trzecią złożę, żeby się wkupić w Jego łaski. Tak? Mają czwartą ofiarę, całopalną, ku poświęceniu się Bogu, no bo skoro już się dostałem w Twoje łaski, to teraz składam Ci kolejnego cielaka i mówię Ci, jaki jestem otwarty na Ciebie. I mają piątą ofiarę oczyszczenia z powodu tak zwanego duchowego pyłu. Czyli że na przykład szedł niechcący dotknął trupa, tak? Albo wytarł tyłek i rąk, nie umył i poszedł zjadł chleb. Tak? I trzeba było znowu coś zarżnąć, bo się wypadało z systemu sprawiedliwości. Zobaczcie, do czego doprowadzili. Sprawiedliwość została do tego miejsca sprowadzona. Pamiętacie początek, pierwszą zmianę? Widziana w społeczeństwie, wynikająca z chodzenia z Bogiem. Widziana w społeczeństwie, wynikająca z chodzenia z Bogiem. Nic więcej. Nic więcej tam nie było. I czytamy 1 Koryntian. 1:30. Pierwszy list do Koryntian 1:30. Przeskok ze Starego Przymierza do Nowego Przymierza jest jak przeskok w ogóle międzygwiezdny. To jest jak przeskok z galaktyki do galaktyki.
Pierwszy list do Koryntian 1:30. Jest napisane tak. Ale wy dzięki niemu, czyli Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Co ten werset mówi? Do czego on sprowadza pojęcie sprawiedliwości? On, ten werset, sprowadza pojęcie sprawiedliwości do osoby Jezusa. Zauważacie to? Do niczego więcej. Do osoby Jezusa, nie do osoby kogokolwiek z nas. Więc okazuje się, że sprawiedliwość, tak, to jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus w całym systemie swoich poglądów, zachowań, przekonań, ale to jest On. I teraz ten werset mówi, ale wy w Nim będąc, tak, stajecie się tym, czym On jest. A więc co to dla nas oznacza dzisiaj? Być człowiekiem sprawiedliwym. Człowiek sprawiedliwy to człowiek będący w Chrystusie. Na jakiej podstawie? Na podstawie nowego narodzenia. A więc nowe narodzenie, początek drogi. Dzisiaj nie istnieje żadna formuła zasługiwania i dbania o to, aby nie wypaść z systemu Bożego porządku. Takiego czegoś nie ma. I my musimy od tego w ogóle zacząć, ponieważ ja będę na drugiej sesji mówił o łasce i ten temat będziemy rozwijać i poszerzać. Nawet chyba na tej sesji jeszcze zacznę powoli mówić, bo to jest dosyć sporo materiału. Ponieważ my musimy zobaczyć, gdzie my żyjemy i jaka jest obecnie koniunkcja duchowa. A więc dla nas bycie sprawiedliwym to nie jest dbanie o przestrzeganie jakiejkolwiek formy związanej z przepisami Boga lub człowieka. Bo ona nie dotyczy nas, ta sprawiedliwość. Kogo ona dotyczy? Chrystusa! Na przykład ten dywan to Chrystus. I teraz ja sobie chodzę wokół tego dywanu i to jest nieważne, czy jestem dobry, czy zły. I to jest nieważne, czy ja przestrzegam Bożych przykazań, czy nie przestrzegam. I to jest nieważne, czy jestem religijny, czy niereligijny. Dopóki nie wejdę na dywan, tak, nie mam żadnych szans zaistnieć w Bożych oczach jako sprawiedliwy. Bo tylko ten dywan uwalnia, tak, fluidy sprawiedliwości. Tylko ten dywan posiada predyspozycję sprawiedliwości. Tylko ten dywan się nadaje do tego, żeby go rozłożyć w sali tronowej Boga. I o ile ja będę na tym dywanie, o tyle ja będę w sali tronowej Boga. O ile ja nie będę na tym dywanie, o tyle nie będę w sali tronowej Boga. To jest prosta konstrukcja cepa. Sprawiedliwym jest ten, tak, kto jest w Chrystusie. Niesprawiedliwym jest ten, kto nie jest w Chrystusie. Sprawiedliwym jest ten, kto się narodził z Bożego Ducha. Niesprawiedliwym jest ten, kto się nie narodził z Bożego Ducha. Sprawiedliwym jest ten, kto uwierzył, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie jego grzechy, wstał z martwych i uznał go za swojego Pana. Niesprawiedliwym jest ten, który jest zły, bo ma w nosie wszystko i który jest dobry, bo się stara. Ten, który nie chodzi do kościoła i ten, który chodzi do kościoła. Wiecie, są różne rodzaje zboczeńców. Znam różnych zboczeńców. Sam byłem zboczeńcem. Kiedyś jeden pastor, który był wtedy w bardzo dobrym stanie duchowym i uważałem go za swojego mentora, powiedział taką rzecz. On to super powiedział, bo on to powiedział do swojego kościoła. Powiedział tak.
Są tacy zboczeńcy, którzy chodzą po agencjach towarzyskich. Są tacy, którzy robią różne rzeczy. A są tacy zboczeńcy, którzy w niedzielę do kościoła przychodzą. Mówi, takimi zboczeńcami byli faryzeusze. Chodzili do synagogi, pościli dwa razy w tygodniu, przynosili dziesięcinę ze wszystkiego. Modlili się po rogach ulic, byli schludni. Przed każdym jedzeniem 18 razy byli ręce, rozumiesz? Byli po prostu wyjątkowi. Po prostu mieli takie zboczenie. Oni lubili to robić, rozumiecie? Jedni piją alkohol i śpiewają sobie jakieś piosenki po alkoholu. Inni przychodzą do kościoła i śpiewają piosenki kościelne. Takie zboczenie. Nie ma znaczenia, jeżeli ktoś nie jest w Chrystusie. Nie ma znaczenia, co śpiewasz. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Nie ma znaczenia, czy jesteś cudownym, wspaniałym filantropem, czy jesteś zboczeńcem, mordercą. Poza Chrystusem jesteś niesprawiedliwy. A Słowo Boże mówi tak. Sprawiedliwy mój. Sprawiedliwy mój. Czyli Bóg ma kontakt tylko ze sprawiedliwymi. Co to znaczy dla nas być uczciwym i prawie postępować? Oraz postępować na podstawie prawa. Oznacza to wejść w Chrystusa i się tam zatrzymać. Pozwoliwszy na to, aby Chrystusowość przeniknęła nasze życie. Rozumiecie? Aby przeniknęła. Chrześcijaństwo jest jedną z najmniej zrozumianych jakby grup na świecie. Dlatego, że chrześcijanin to nie jest człowiek, który o cokolwiek się stara, który na cokolwiek zasługuje, który czegokolwiek przestrzega. Powiedziałbym jeszcze to dosadniej. Chrześcijanin to bezprawny człowiek. Czyli on nie przestrzega prawa. To jest nieprawa postać. Rozumiecie? Nieprawa postać. Muzułmanin to jest prawa postać. Rozumiecie na przykład? Praboni, oni się starają każdego dnia w religii muzułmańskiej, jak jest zresztą w wielu innych i w pochodnych chrześcijaństwa religiach, jest cały czas informacja o staraniu się o to, aby wejść, tak? W Bożą łaskę, prawda? Natomiast prawdą jest to, żeby wejść po prostu w Bożą przychylność. Będę przestrzegał przykazań, będę się zachowywał porządnie, Bóg będzie mnie kochał. Nie będę się zachowywał porządnie, nie będę przestrzegał przykazań, Bóg mnie skarży. Do ilu z was przez lata mówiono, bój się Boga? Tak? Ilu wam, bój się Boga! Gdybyś się Boga bał, cię Bóg pokara, zobaczysz. Powiem wam dobrą nowinę. W ogóle Bóg nikogo nie kara. Wiecie dlaczego? Ukarał Jezusa. Szok. Powiedzieć wam coś? Bóg nikogo nie sądzi. Osądził Jezusa. Sądy Boże, o których nauczam tutaj, posłuchajcie tego uważnie, nie mają nic wspólnego ze stanem ziemi. Tsunami nie są sądami Bożymi nad ziemią. Zarazy nie są sądami Bożymi. Wojny nie są sądami Bożymi. Bóg nie sądzi ziemi. Bóg osądził Jezusa. Szok. I sprawiedliwością jest to, aby w to uwierzyć i w to wejść. Ja byłem bardzo popsutym moralnie człowiekiem. Kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, stanąłem przed pewnym faktem. Ja mówię, Boże, w ogóle ludzie, mi się wydawało, że monogamia to jest dział chemii. Dla mnie facet będący z jedną kobietą, to się nie mieściło w moje... Ja mam bogatą wyobraźnię, ale to się nie mieściło w moje wyobraźnię. Jak można żyć z jedną kobietą? Co to w ogóle jest za historia? W ogóle gdzie to umieścić? Co tu z tym zrobić? Przecież to się nudzi, proszę ciebie, ja nie wiem, po półtora miesiąca jest po zawodach. Znasz się od góry do dołu, wiesz o co chodzi, otworzyłeś się przed sobą, rozumiesz, oszukałeś się już we wszystkim, w czym mogłeś, no co to dalej? Co będę robił? Siedział, będę długo palcem. Dla mnie było nie do przyjęcia, rozumiecie? Ja byłem popaprany. I teraz jak przyjdę do Boga, mówię, zobacz, co się teraz ze mną dzieje. Jestem absolutnie pogięty. Przecież się nie nadaje, Boże, do tego. Na każdą kobietę patrzę, to ją oglądam erotycznie i dziękuję uprzejmie. A potem zaraz się zaczyna modlić w innych językach i staram się to zagłuszyć w sobie. Jak żyć, Panie? Jak tu żyć? Co tu
zrobić. Religia mi mówiła, ha, kochani. My wtedy porządnym zielonoświątkowcem, co oni mi tam naopowiadali wszyscy. Co ja powinienem robić, jak się starać, jak trwać, rozumiesz? Jeszcze ze 200 lat temu mnie kazali oczy wyjąć i ręce uciąć. Ale zacząłem szukać i znalazłem, czym jest sprawiedliwość Boża. I pamiętam, jak moja córka była mała, ja miałem wtedy bardzo mało czasu, wtedy założyliśmy pierwszy kościół i mieliśmy samochody, jeszcze było nam naprawdę, po prostu po ludzku nam było trudno. My przez 2 lata z Agatą to mieliśmy grafik na lodówce, kiedy my się w ogóle usiądziemy i porozmawiamy razem. Człowieku, rozumiem? Grafik. Żeby wygospodarować 15 minut dla siebie. Nie? I pamiętam, że nie umiałem się znaleźć, jeżeli chodzi o moje życie modlitewne w tym czasie. A Sara miała trudności ze snem przez 2 lata. Jeszcze przy tym wszystkim. Więc ja wymyśliłem sobie tak, że ja wezmę na siebie usypianie Sary. I w ten sposób zbudowałem swoją komorę modlitewną. I pamiętam na początku, kiedy właśnie wszedł temat sprawiedliwości do mojego serca i co mam z tym zrobić, jak się z tym ogarnąć, to ja ten temat wałkowałem 6 miesięcy w swoim duchu. Każdego dnia, kiedy usypiałem Sarę, modliłem się w innych językach, mówiłem, Panie, jak mam ogarnąć bazę? Co zrobić? I któregoś dnia w tej mojej komorze przeszyła mnie myśl, Ty jesteś sprawiedliwością moją. Jestem, ale teraz, w tym stanie psychiki, w tym, co się dzieje w mojej głowie, z tym potencjałem pożądliwości, jestem sprawiedliwością Twoją. Tak jesteś. I zacząłem to ogłaszać. Ogłaszałem to cały czas. Jak głupi. Przez parę miesięcy. No, jestem sprawiedliwością Bożą. Ja jestem sprawiedliwością Bożą. Ja jestem sprawiedliwy jak sam Jezus. Nie ma żadnej różnicy między moją sprawiedliwością a sprawiedliwością Jezusa. Bo gdzie ja jestem? W Jezusie. W Jezusie. W Jezusie. Nieważne co myślę, nieważne co robię, nieważne gdzie biegną moje myśli i oczy, nieważne co się dzieje, jestem sprawiedliwością Bożą. I po paru miesiącach zaczęły mnie przeszywać myśli jak szable. I Bóg mi powiedział, wszystkie uczynki mojego syna przypisane są Tobie. Ja upadłem na kolana, zacząłem się modlić. Mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że nie muszę nic robić w życiu. Wszystkie uczynki Jezusa są mi przypisane. Rozumiecie? Bo skoro ja jestem w Nim, to, co zrobił On, jest przypisane mi. I to oznacza być sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Jakie tu miejsce na staranie się? Słuchajcie, oskarżenia diabelskie i potępienie zaczęły krok po kroku od mojego życia odchodzić się i nigdy więcej nie pojawiły. I nawet jeśli upadałem, nawet jeśli zgrzeszyłem, to spływało to po mnie jak woda po gęsi. 15 sekund po najcięższym upadku byłem w stanie wstać, rozumiecie? I szerzyć królestwo. Nigdy nie miałem trudnego dnia. Nigdy nie przyszła mi do głowy myśl, że nie podobam się Bogu. Nigdy. Nigdy. Od tamtej pory, od kiedy zorientowałem się, kiedy otworzyłem się na to, czym jest sprawiedliwość. Rozumiecie? Ja dzisiaj chodzę z podniesioną głową. Ludzie mówią, ty jesteś pyszny. Ja mówię, ja jestem najbardziej pokornym człowiekiem, jakiego znasz. Nie znasz tak pokornego jak ja. Ja jestem absolutnie zależny od Boga. Tylko, że ja znam swoją wartość. Wiesz, im bardziej jesteś pokorny, tym bardziej znasz swoją wartość. To jest bardzo proste. To właśnie religijna pycha mówi, ja jestem takim, wiesz, grzesznikiem zbawionym z łaski. Mówi, ja nie jestem grzesznikiem zbawionym z łaski. Ja jestem święty Boży. Mówi, pokaż mi jeden list w Nowym Testamencie do grzeszników zbawionych z łaski. Jeden!
Pokaż mi jeden tekst Pawłowy, który mówi do nich: o, wy grzesznicy zbawieni z łaski. Oni takie kretyńskie rzeczy robili, że się w głowie nie mieści w tych kościołach. Dzisiaj ludzie mówią: my byśmy chcieli, żeby było tak jak kiedyś. Ja mówię: byście nie chcieli. Na pewno byście nie chcieli. Byś nie chciał być w Koryncie tamtych czasów, w Efezie tamtych czasów. Nie chciał być. Rozumiecie? Oni w ogóle nie byli mniej zaburzeni niż my. To jest nieprawda. A Paweł do nich pisał: święci Boże, umiłowane dzieci. Człowieku. No on do Koryntian pisze takie rzeczy. A tylko jeden kościół, do którego on pisze inaczej, tak, to są Galacjanie. A wiecie czemu? Bo Galacjanie zaczęli uprawiać samosprawiedliwość. Zasługiwać! A Paweł do nich mówi: przez co otrzymaliście Ducha Świętego? Przez zasługiwanie czy przez słuchanie z wiarą? No przez co? Przez jaką zasługę? Co wy tam zrobiliście dobrego, że Duch Święty na was zstąpił? Mój kolega, jak został wypełniony Duchem Świętym, był tak niedojrzały, nie wiedział nic, kochał Jezusa, został wypełniony Duchem Świętym, zaczął mówić w innych językach, nie mógł się zatrzymać i z tej radości od razu wypalił 2 papierosy. W międzyczasie mówiąc innym językiem. Taki był szczęśliwy. Co to było? A gdzie był Bóg? Rozumiecie, co tu chodzi? Ludzie, to jest w ogóle, to jest inna koncepcja. My żyjemy w epoce sprawiedliwości Bożej w Chrystusie Jezusie. Ja się w ogóle niczego nie boję, ja się w ogóle nie wstydzę, ja nie mam kompleksów, jestem najodważniejszym człowiekiem, jakiego znam. Zrozumcie to. Wychodzą mi rzeczy, ludzie mówią: jak wam wychodzą te rzeczy, co wy robicie? Przez niecałe 3 lata od zera zbudowaliście kościół, który w tej chwili ma 120 osób, a rośnie, musimy salę zmieniać, zaraz będzie 300 ludzi. Co wy, jak wy to zrobicie? A my jesteśmy ortodoksyjni, bo my nie budujemy plastikowych kościołów. Słuchajcie, w ogóle wiecie, to po prostu. Przy nas nie ma w ogóle kultu człowieka, u nas nie ma w ogóle takich rzeczy. Rozumiecie? U nas to jest wytyczony kierunek Boży. Nie chcesz, to cześć. Spadaj, masz przy siebie kupę miejsca na świecie. Ludzie się trzymają, ponad połowa ludzi w kościele jest w czynnych służbach, życie kładą. Pieniądze przynoszą, słuchajcie, wczoraj na ulicy kobieta podchodzi do mojej żony we łzach, tak? Wyjmuje jej garść pieniędzy i mówi: rano się modliłam, powiedziałem: Panie, dotknij mnie i spraw, żebym mogła, bo w internecie oglądała, żebym mogła ją dzisiaj spotkać, żeby to namaszczenie mnie przeniknęło. Mówi: wyszłam tylko z pracy, patrzę, stoisz, głosisz z mikrofonem. Przeleciała całą garść pieniędzy i wsadziła w kieszeń. Wszystko, co miała. 1000 złotych. Rozumiecie w ogóle? Dlaczego tak ludzie robią? Jak to się dzieje? Nie mamy z nikim relacji w Warszawie. Wszyscy się nas boją. Twierdzą, że jesteśmy odpaleni. Jesteśmy antykatoliccy, antyprotestanccy. Rozumiecie? Anty! Jak chcesz znaleźć mnie szybko w internecie, to wbij antychryst. Wyskoczy ci cerański. Momentalnie. Wszystko publikujemy. Wszystko jest obkamerowane. Rozumiecie? Nic nie robimy po cichu. Wszystko mamy na wierzchu. 10 lat nas badały służby bezpieczeństwa. Podsłuchiwali nas, kombinowali. Co oni teraz robią? Teraz to narobią. Nic nie narobią. Są sprawiedliwością Bożą. Idą jak przecinaki, nie boją się. Wiesz, do czego cię doprowadza to, że nie musisz się o nic starać? Że nie musisz zasługiwać? Do tego cię to doprowadza, że stajesz się silnym, odważnym i zdecydowanym człowiekiem. Bo wiesz o tym, że to w Chrystusie jesteś kimś. A więc się nie starasz o nic. W Chrystusie. No to ja wchodzę w Chrystusa. Rozumiesz? Ręce w kieszeń. I koniec. Jestem sprawiedliwością Bożą. Upadłeś. No to cóż, że upadłem. Jestem tak samo święty przed zgrzeszeniem, podczas grzeszenia i po zgrzeszeniu. Bo gdzie jestem? W Chrystusie. Rozumiecie, co to znaczy? To jest zgorszenie dla religii.
Jeżeli coś w tobie zgrzyta teraz, to jest to religia albo humanizm. Jak coś w tobie teraz zgrzyta, religia lub humanizm, ten zgrzyt. A jeżeli odczuwasz w tej chwili wolność, która płynie, to to jest Święty Duch. To On cię uwalnia od opierania się na sobie i innych. Sprawiedliwość Boża w Chrystusie Jezusie. Co to jest ta sprawiedliwość Boża w Chrystusie Jezusie? Otóż tylko Chrystus Jezus zaspokoił ambicje Boga. Nikt inny tego nie zrobił. Nie zrobił tego Mojżesz, nie zrobił tego żaden z proroków, nikt. Jezus Chrystus jako jedyny nigdy nie upadł, nigdy nie zgrzeszył, nigdy. Żaden jego tok myślowy nie był chory, Jezus w ogóle nie był zaburzony emocjonalnie, był zdrowy psychicznie. Rozumiecie? Powiem wam więcej. Wywalił taki numer, że bez szwanku przez 33,5 roku przestrzegał tych 10 przykazań i 600 ilu? 18 przepisów rabinistycznych. Czy 16? 616. Jezus przez 33,5 roku nie zrobił żadnego myku, rozumiecie? Mimo, że wiele z tych rzeczy było absurdalnych. Tak jak tam były absurdalne przepisy. Strasznie absurdalny. Ale Jezus poszedł tak, że On nie wyszedł nawet poza najbardziej absurdalny przepis. I dlatego On wypełnił prawo. On zrobił to wszystko 33,5 roku. On się nigdy nie wyłamał z najbardziej absurdalnego prawa. A następnie na krzyżu powiedział: wykonało się! I zamknął temat prawa. Rozumiecie? On zamknął. I teraz On, będąc sprawiedliwym, jedynym sprawiedliwym, zaspokoił Ojca. On zaspokoił Ojca. I teraz wejście w tego Jezusa z automatu powoduje, że Ojciec jest zaspokojony Twoją osobą. Rozumiecie? W ogóle chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Bóg widzi tylko w Chrystusie. Bóg ma jakby na oczach okulary w kształcie krzyża, inaczej nie widzi. Ludzie myślą, że to Bóg wszystko, że to Bóg to jest taki, bo lata w ogóle, wiecie, ten jest taki, to tego tutaj trzeba, temu łeb trzeba urwać, a temu dać parę groszy. Rozumiecie? To nie to. Nie ma takiego Boga w ogóle. Nie ma takiego Boga, który za dobre wynagradza i za złe każe. To religia. Jest Bóg, który widzi przez Chrystusa Jezusa. Jesteś w Chrystusie, to On cię widzi jako Chrystusa. Jesteś poza Chrystusem, to cię nie widzi. Ludzie nie wierzą w Boga i mówią do mnie, bo ja się modliłem. Ja mówię, ty się nie modlisz. To nie modlę się, nie mówię, weź. Masz po gawędki z własnym umysłem albo z demonami. Z czymś tam gawędzisz, nie każdy z czymś gawędzi. Ale poza Chrystusem się nie modlisz, no jak się modlisz, no weź. Już bez przesady mówię. Nie ma nic poza Chrystusem. Żużel, próżnia, czarna dziura. Bóg się nie zajmuje ziemią poza Chrystusem. Rozumiecie? To jest, w ogóle ogarnijmy temat. Nie ma takich, że to jest religia. Te rzeczy to się dzieją gdzieś. A diabeł jest mistrzem świata w tym, żeby Boga podrabiać. Mistrzem świata. Ludzie mówią, tam Bóg, ja mówię, weź, tam Boga, Bóg jest w Chrystusie. W Chrystusie, Bóg w Chrystusie, świat ze sobą pojedna. Bóg w Chrystusie. I teraz, kiedy ty wchodzisz w Chrystusa, kiedy się rodzisz na nowo, ty z automatu wchodzisz w Chrystusa. Nieważne, czy to czujesz, czy nie czujesz. Wielu z was może nie odczuwać pewnych rzeczy. Nieważne, czy ty czujesz, czy nie czujesz. Ja nie czuję, że na tym dywanie stoję. Bo dla mnie jest bezróżnie, czy stoję tu, czy stoję tu. Rozumiesz? Aktem decyzji przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stajemy się automatycznie sprawiedliwością Bożą. Koniec. Nie ma czegoś takiego, że coś się teraz zmieni. Natura ci się zmieniła na Chrystusową. Natura, kiedy będę was uczył,
na temat trójjedności człowieka. Zobaczcie, jak to działa. Chcę, żebyś dzisiaj zobaczył bardzo ważną prawdę, że Ty w Chrystusie jesteś sprawiedliwością Bożą. Hebrajczyków 10:38. Hebrajczyków 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Co mówi to słowo? Wielu mówi w te wielu to słowo, on jakby interpretuje w ten sposób, że można przestać być sprawiedliwym. Ale to jest nieprawda. Ten werset o tym nie mówi. Sprawiedliwy mój jest tematem zamkniętym. Ale co? Kto się cofnie? No sprawiedliwy mój się cofnie. Co to znaczy, że się cofnie? To znaczy, że nie będzie parł głębiej i wtedy dusza Boga... Wiecie, co to jest dusza? Jakie tam jest greckie słowo użyte? Psyche. Psycho dokładnie. Dusza Boga to jest jego psychika, jego emocje, jego umysł. Rozumiecie? Tu nie ma mowy o istocie duchowej Boga. Bóg jest duchem, a nie duszą. Amen? Bóg jest duchem, tak mówi słowo. Bóg nie jest duszą, ale Bóg ma duszę! Wyobraźcie sobie, niestety. Bo tu jest napisane, że dusza moja nie będzie miała upodobania. Krótko powiedziawszy, tak jak twoje dziecko, kiedy robi coś złego, to jest ci przykro. No tylko psychicznej matce albo psychicznemu ojcu nie jest przykro, jak dziecko coś złego robi. Czyli dusza twoja nie ma upodobania w tym, co robi twoje dziecko, bo jest ci jak? No przykro! Ale co? Przestaje być twoim dzieckiem? Proszę, zrób coś takiego, żeby dziecko przestało być dzieckiem, przykozać. Proszę mi podać teraz jedną sytuację, kto z was potrafi. W jaki sposób uczynić z dziecka nie dziecko? Jesteś kobietą, urodziłaś dziecko, wyszło to dziecko z ciebie. Ty jesteś mężczyzną, spłodziłeś to dziecko. To dziecko ma geny twoje. To dziecko ma, w ogóle badają w ogóle to dziecko, to dziecko ma to samo w środku, co ty masz. I teraz, co tu zrobić, żeby dziecko dzieckiem nie było? Nic. Bo to jest raz na co? Zawsze. Raz na zawsze. Wiecie, ile mnie ludzi straszyło, że pójdę do piekła? Ja mówię, uspokój się, ja tam byłem. Nie pójdę do piekła. Bo? Dlaczego nie pójdę do piekła? No bo się nie wyprzesz Jezusa, a tam stój gadasz. Nie pójdę do piekła, bo ja nie mogę pójść do piekła. Bo jestem sprawiedliwością Bożą. Kiedyś była sytuacja, że jedną sprawiedliwość Bożą posłali do piekła. Jezusa. Zgadnijcie, co się stało po trzech dniach. Piekło go wypluło. Zadławiło się nim! Piekło nie mogło utrzymać Jezusa! Bo to jest jak woda i olej! Nie można tego wymieszać! Sprawiedliwy Boży! Jezus z Nazaretu! Boże, to krainy śmierci! Co on tam zrobił, ludzie? O tym można poczytać w liście Piotra. On tam zrobił rewolucję gesslerową. On rozjechał tam diabła. Jest napisane, że zadał mu śmiertelną ranę. Czyli wyobraźcie sobie, Jezus umiera na krzyżu w ciele, on idzie do krainy śmierci i nokautuje tam diabła, po czym piekło go wypluwa, bo piekło go nie chce. Piekło go nie chce. Co to było zmartwychwstanie? To było wyplucie natury Jezusa z piekła. Jezus wyskoczył jak korek. Bo co? Bo był sprawiedliwością Bożą. Bo był zrodzony z Ojca. Jeżeli się narodziłeś z Bożego Ducha, jesteś zrodzony z Ojca. Masz naturę Boga. Nie możesz pójść do piekła. Koniec. Zrozumcie to. To jest sprawiedliwość Boga. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Uchwyciłeś się wiarą tych rzeczy. Z tego się nie można cofnąć. Nie można. Można upaść. Można zgrzeszyć. 20 lat można trwać w grzechu. Można się wałęsać po świecie.
i brudzić się w błocie jak świnia. Wiecie co? Są dwie natury. Jest natura świni i natura owcy. Dwie natury są. I wiecie, można świnię umyć, wyczyścić, ryj, wszystko. Można jej założyć sweter wełniany. Rozumiesz? I można świrować, że to owca. Można świnie nauczyć chodzić do kościoła. Świnia w ogóle to posłuszne stworzenie. Byliśmy jakiś czas temu na Osłudze w Słupsku i byliśmy jeden dzień w wózce. Moją żoną, siedzimy sobie tam, patrzymy, idzie dwóch gości pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych i mają ze sobą świnie. Nie tam małą świnię. Normalna świnia, jakieś 120 kilo, ryj, uszy, wszelka świnia, bo świnia nie ma karku. Wszelkach to świnie prowadzą i idą z tą świnią. Ja mówię, najlepszy numer, że w ogóle nikt się tam nie dziwił temu. Ja mówię, Agata, mówię, ale żyjemy w świecie dwóch gości w takich skórzanych kamizelkach ze świnią idą na spacerze tamtą promenadą. Pies taki jedynie, co tam był, w ogóle nie zdzierżył, zwariował ten pies, rozumiesz? To w ogóle stworzenie Boże aż zawyło, proszę Ciebie, jak zobaczyło tą świnię. Różne rzeczy ze świnią można zrobić. Ale tylko puść ją na wolność z tej smyczy. Zaraz się wydarza świnia w błocie. Rozumiesz? Bo to jest natura tej świni. Ona ma naturę świni. Przebrali ją, umyli, wyczyścili ryj, do kościoła przyprowadzili. A to świnia dalej. To ma naturę świni. Ale weź owce. Owca nie jest najmądrzejszym stworzeniem. To głupie są te owce. Kiedyś byliśmy tutaj z moim kolegą Norbertem, sam za kamerą siedzi, w takim jednym kościele i tam w tym kościele spotkaliśmy, słuchajcie, pasterza. Oryginalny pasterz. W ogóle facet miał koło 7 dych, co? Taki był już koło 70 lat pasterz. Facet był lata pasterzem. Co on nam opowiadał? My płakaliśmy z Norbertem jak bobry tam, słuchajcie. Ja mówię do niego, przyjacielu, ty powinieneś wykładać na konferencjach dla pastorów w ogóle, nie? Jak on nam o owcach opowiadał rzeczy. Mówi, a najgłupsze, mówi, to barany są. I mówi, jest, mówi, a te owce, jak się patrzą w tego barana, to one wszystko to ten baran robią. I mówi, na przykład on je musiał przewozić przez potok, słuchajcie, tratwą, te owce. I mówi, ten baran, mówi, miałem takiego barana, a te owce wszystkie z tym baranem, proszę Ciebie, ten baran na to, ale raz ten baran, proszę Ciebie, odwalił mu, ty wyskoczył w ogóle w ten potok. A te kretynki za nim w ten potok, rozumiem, o co chodzi? On mówi, kurczę, ja w ten potok, łapię to wszystko, w ogóle, rozumiesz? Więc owca nie jest najmądrzejszym stworzeniem, tak? Owca też pójdzie się w błocie wybrudzi. Owca skoczy do potoku, owca też tam. Tylko, że ta owca, wiecie co to jest to owca? Ona tego żałuje, co robi. Wiecie, czym się różni sprawiedliwość Boża od niesprawiedliwości? Sprawiedliwość Boża może robić różne złe rzeczy, ale zawsze ma wewnętrzny konflikt w środku. Każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha ma wewnętrzny konflikt. Wiesz, o czym ja mówię. Możesz grzeszyć. Możesz trwać w kompromisach. Ale definiuje Cię wewnętrzny konflikt. A świnia nie ma wewnętrznego konfliktu. Bo to, co robi, jest zgodne z jej naturą. Rozumiecie? Zgodne z jej naturą. Czasami z ludźmi rozmawiam, mam mnóstwo rozmów duszpasterskich. Ja sobie mówię do kogoś, mówię, i co Ty myślisz o tej sprawie? Ja mówię, wszystko jest super. Ja mówię, ale tak szczerze, uważasz, że wszystko jest super, to co robisz? No to tak super. Ja mówię, musisz się narodzić z Bożego Ducha. Ty nie masz konfliktu wewnętrznego. A spotykam innych ludzi, którzy siedzą w kompromisie, przychodzą i płaczą i mówią, Artur, mam dość, ale nie potrafię się z tego podnieść. I wiecie co, ja z takim człowiekiem spędzam czas do końca. Ja mówię, ja Ci pomogę się podnieść. Bo wiecie, to, kto to jest? To jest owca. To jest owca. Głupia. Ale kto? Owca. I owca
głos swojego pasterza słyszy. A świnia nie słyszy nic. Jest głucha i głupia do tego. Bo nigdy nie chce się zmienić. Sprawiedliwość Boża to twoje zabezpieczenie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwością Bożą. I nie patrz na to z perspektywy zrobienia lub niezrobienia. Pokazałem wam, jak wyglądała diabelska ewolucja sprawiedliwości. Sprawiedliwość to nie jest zrobić, nie zrobić. Sprawiedliwość polega na byciu w Chrystusie. I to jest stan stały. Rodzimy się raz z Bożego Ducha. I nigdy nie umieramy. Rozumiecie, dlaczego możemy sobie odważnie poczynać? Rozumiecie, dlaczego możemy być zbrojnym ramieniem Boga? Rozumiecie, dlaczego diabeł nic nam nie może zrobić? Rozumiecie, dlaczego jesteśmy nieśmiertelni? Rozumiecie, dlaczego jest napisane, grzech nad wami panował nie będzie? Bo nad naturą sprawiedliwości nie panuje grzech. Tam nie jest napisane, że będziecie się starać nie grzeszyć. Tam jest napisane, że będąc w Chrystusie, wasza natura będzie emanowała tak potężną siłę, że wszystko, co nie jest Chrystusowe, z was będzie odpadać. Krok po kroku. Krok po kroku. Bez starania się. I to jest łaska, o której będę mówił na następnej sesji.